Jak my, żeglarze, ćwiczymy manewrówkę? Wykupujemy sobie miejsce na szkoleniu, albo sami wynajmujemy jacht i podczas rejsu sobie ćwiczymy. Jest to stosunkowo niedrogie. Ćwiczymy takim jachtem, jakim pływamy. Jak robią to kapitanowie z dużych jednostek? Wynajmują statek? Czy są manewrówki na dużych statkach dla kapitanów? No tego nie wiem, raczej mało prawdopodobne, żeby można było wynająć sobie duży statek, taki prawdziwy, i na nim ćwiczyć manewrówkę. Ale znajdujemy się w ośrodku badawczo-szkoleniowym manewrowania statkami i tutaj możemy sobie takie manewry poćwiczyć. Dzisiaj miałem być przyjemność na zaproszenie kapitana Jerzego Idzikowskiego w takim ośrodku. Miałem okazję przepłynąć się tym statkiem. Także bardzo dziękuję szefostwu ośrodka. No, postaram się pokazać, co tutaj może być ciekawego. To jest model statku, na którym miałem przyjemność pomanewrować, dwuśrubowy. No, dość paru rzeczy ciekawych się nauczyłem. Jesteśmy tutaj dzięki zaproszeniu kapitana Jerzego Idzikowskiego. Jerzy, pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję. Wszystko tu jest w skali. Jak widzicie, statek w stosunku do mnie jest kilkukrotnie pomniejszony. Tak samo kilkukrotnie pomniejszona jest moc silników, żeby wszystko było proporcjonalne. Co jest mniej proporcjonalne? Czas jest mniej proporcjonalny. Wszystko na tych modelach odbywa się 5 razy szybciej. Z jednej strony jest to fajne, bo no co, mogę 5 razy więcej manewrów poćwiczyć. Ale z drugiej strony, skoro coś się dzieje 5 razy szybciej, to ja mam 5 razy mniej czasu na podjęcie decyzji. Muszę dużo szybciej myśleć, więc solidne podstawy teoretyczne tutaj są potrzebne. Co ciekawego jest w stosunku do symulatorów, bo na symulatorach miałem przyjemność prowadzić statki, no ale symulatory jednak mniej oddają rzeczywistość niż jednak statek na wodzie. Tutaj jeszcze ciekawą rzeczą, która nie jest proporcjonalna, znaczy też trzeba mieć poprawkę, wiatr, który oddziałowuje, no jest, jakby powiedzieć, dużo, dużo mocniej oddziałowuje na te statki. Czyli wieje nam 2-3 boforta, a wskaźniki nam przeskalowane już pokazują 7 bofortów. Tak? Ja dzisiaj manewrowałem tym statkiem zarówno przy wietrze, tak jak tutaj w porcie, bez wiatru, no to bez wiatru jest bez wiatru, ale wyszliśmy na wodę, była co po wodzie widać lekkie tam dwójeczka bofortów, a wskaźniki już pokazywały 35 węzłów wiatru, więc też przy fajnych jeziornych warunkach można poćwiczyć, jakby to było przy silniejszym wietrze. No i przede wszystkim koszty są dużo niższe, tak, dla kapitanów. No nawet jeżeli dojdzie gdzieś do kontaktu z jakimiś bojkami, elementami, z nabrzeżem, no to co najwyżej będzie delikatnie obdarta farba. Jakby to wyglądało przy rzeczywistych statkach, możemy sobie tylko wyobrazić.
I może wygląda to jak zabawa dla dużych chłopców. Dla mnie to była dzisiaj zabawa i niezwykła przyjemność, za którą dziękuję zarówno kapitanowi Jerzemu Ojo i Dzikowskiemu, jak i dyrekcji ośrodka. No ale tutaj dla kursantów nie jest to zabawa. Mogą swoje pomysły, jak im coś przyjdzie do głowy, przetestować właśnie w bezpiecznych warunkach. Mogą ćwiczyć, oby jak najwięcej ćwiczyli. Kapitan Jerzy akurat na pomarańczowym statku Warta wypłynął z kursantami. Będą sobie kilka dni tutaj ćwiczyli. Za nami wychodzi kontenerowiec. A przyznam się, pochwalę się, że nauczyłem się dzisiaj bardzo ciekawego manewru, mianowicie odchodzenia burtą od nabrzeża bokiem, jak i dochodzenia bokiem na dwusilnikowym statku, z tym, że dwie płetwy sterowe muszą mieć możliwość chodzenia osobno, a nie na przykład tak jak mamy w katamaranach, jest to razem. Spróbowałem też swoich sił na azipodach, to są takie obrotowe pędniki, ale nie było to łatwe, nie mając wcześniej teorii, jak to działa. No cóż, bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś z Was się wybiera do szkoły morskiej, to być może gdzieś tutaj jako kapitan później trafi. No a nam, żeglarzom, pozostają manewrówki, pływanie i nasze żeglarskie metody zdobywania doświadczenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!